Cześć! Z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Was na swoim kanale i zapraszam na drugą część wywiadu z moimi gośćmi, gdzie opowiemy o najnowszych trendach w fitnessie, w sprzęcie cardio, w sprzęcie do domu. Pierwsza część naszego wywiadu, teraz powinna wyświetlić się link do niej tutaj. Zobaczcie, co mieliśmy do powiedzenia i nasi eksperci w pierwszej części, a teraz nie przedłużając, zapraszam na trendy w fitnessie, część numer 2 wywiadu. Widzicie, no tutaj jest ciekawa rzecz, w ogóle szeroko pojętego sprzętu, który myślę, że też to jest wszystko przed nami. Nie, że biorę to, co jest, tylko będę dobierał konfekcję sprzętu pod wygląd mojego domu, nie? Czyli tak, jakby budowanie, bardzo często. Budowanie domowej siłowni, czy siłowni, miejsca do treningu też, żeby ten sprzęt był estetyczny. Tak. I tutaj też mamy jakiś wybór, mamy, nie wiem, z wioślarza mamy koncept dwójkę, który jest prawdopodobnie numerem jeden, jeśli chodzi o trening, ale bezdyskusyjnie Water Rower zabija koncept dwójkę designem i tym, że możesz mieć stalowy, aluminiowy, możesz mieć w kolorze dębu czy jesionu, więc to też jest kolejna rzecz. Szybciutko jeszcze o bieżniach. Cezary, bieżnie dochodzenia, płaskie, niewielkie bieżnie, będzie to ten trend roku 2022 i czy Tomek będziecie wchodzić w małe bieżnie? Temat dosyć popularny w internecie, ja sam zrobiłem jakiś tam ostatnio film, dzieląc się przemyśleniami moich podopiecznych. Wydaje mi się, że dzisiaj wszyscy chcieliby, rozumiecie, 10 srok za ogon złapać, czyli i poćwiczyć, i popracować, i ugotować zupę, a najlepiej jeszcze, żeby się nabijały kroki i zrobił się biceps, triceps i ładne pośladki. To się troszeczkę, mi to troszeczkę nie pasuje, ja jestem zdania, że to praca na stojąco, tak, czyli regulowane biurko, ale czy wiesz, czy w jednym czasie da się to zrobić w jakiejkolwiek jakości? Wiem, że Cezary próbował też u siebie w swoim filmie podjąć temat i tutaj może nam króciutko powie, czy to jest dobra opcja, bo myślę, że to też jest jakiś tam zasób tego, czy to jest sprzęt, czy to jest dobry sprzęt do domu po prostu. Ćwiczę. Ćwiczę pracując jednocześnie. Działa to całkiem nieźle, to może widzę, chcesz bardzo coś powiedzieć. Tak, ja tylko powiem krótko, że bo z mojego, moja perspektywa jest bardzo taka zwarta. Nie. Dlaczego nie? No bo to zazwyczaj jest delikatny sprzęt, nie jest wykonany po prostu w takiej jakości, w której ja to potrzebuję, bo trzeba zrozumieć mnie i moją charakterystykę wypożyczalni, że to raz będzie koleżka, który będzie ważył, będzie miał 1,60 m wzrostu, będzie 70 kg ważył i on nawet sobie na niej pobiega i jej się nic nie stanie, a innego razu to będzie ktoś, kto niby mówi, że on jest lekki, tego, coś tam, to u kobiet się to często zdarza. Bez obraz oczywiście, ale po prostu zamawiają. Uważaj, co mówisz. Tak. Ale bardzo często jest tak, no bo ja zamawiam bieżnie, ale wie pan co, bo mój mąż, dobrze by było, żeby na tym ćwiczył, tak słucham, dobrze by było. No po prostu ja bym chciała, żeby on też ćwiczył. A ja, okej. A ile waży? No tak ze 110 kg. Ja mówię, no niestety, no to wie pani, to tutaj bieżnia już musi być porządna, tak? I ona jest duża i tak dalej. A nie, to duża, to coś tam. Więc nie, to po prostu małe bieżnie, to się nie sprawdzi wypożyczalnie, bo po prostu ludzie je połamią, zanim one po prostu Myślę, popracują. Że to jest ciekawa rzecz, że właśnie to wy się z tym mierzycie. Ja mam niewielki gym i sam widzę, jak te sprzęty się u mnie podczas recenzji miksują, jak one zajmują mi dużo miejsca, a mimo wszystko tam kilkadziesiąt metrów jest. Myślę, że jak wjeżdżasz z dużą bieżnią, czy z takim średniokomercyjnym orbitrekiem. Jaki masz teraz taki model? No tam może nie komercyjny, ale duży orbitrek. Taki duży, dobry, w sensie, gdzie i poćwiczy chudziak, i poćwiczy jakby potężny gość. Okej, no Spirito 895. I myślę, że jak 895 wjeżdża do dwa pokoje z kuchnią, to się, 95 to się nie noszę, bo to jest za ciężkie. To się ludzie żegnają nogą, nie? Jak widzą taki sprzęt, bo dopiero to trochę tak jak jesteś, nie wiem, w Castoramie i to się wszystko takie wydaje niewielkie. Tak, kupisz tak, jakiś tak. sprzęt, kanapę z salonu meblowego, jak stawisz ona. Swój kącik to i się nagle okazuje, że ci brakuje miejsca, że nie ma nic, nie? Więc to jest jakby. Bierzcie pod uwagę
gabaryty, sprawdzajcie te gabaryty, jak kupujecie My żeśmy na naszej stronie dodali specjalnie coś takiego, nie wiem jak to pomaga klientom, mamy zrobione takie sześciany, które mają wrzucone wymiary, żeby ktoś mógł sobie mniej więcej zobaczyć, ile to zajmuje sprzętu. No klienci są z tego zadowoleni, ale niestety prawda jest taka, że trzeba, jak to wjeżdża do kogoś do domu i wielokrotnie się pytam, a jaką ma pan szerokość tam drzwi, framugi? No to tam 80 to się powinno zmieścić. Ja mówię, no niestety bieżnia 80 to są małe bieżnie, które to są, to będą lekkie bieżnie, a bieżnie od 80 cm szerokości, bo to tak się wydaje, niby pas do biegania, potem klienci mówią, ale on tam ma szerokość tam biegu, to ma tam 50 czy 60 cm. No tak, no i obudowa plus rama bieżni i tak dalej, i potem my wchodzimy z bieżnią, zamiast wchodzić na płask, to na sztorc i ludzie tak, o Boże, jakie to duże. Także no, tak jest z bieżniami, panowie. Czyli co brać pod uwagę? Właśnie, czy tanie bieżnie, jak to u ciebie w sprzedaży? Masz tanie bieżnie teraz na chwilę obecną? Dlaczego i co? Czy to jest jakiś wybór dla człowieka, który trenuje, nie trenuje? Wiesz co, ja pracuję dużo z biegaczami i 1/3 moich klientów to są ludzie, którzy dzwonią. Dzień dobry, proszę pana, zajeździłem już 3 bieżnie. Biegam tyle waży tyle. Czy coś kupię poniżej 5000? I ja wtedy mówię, może, ale za 6 można mieć coś już nieskładanego, z podwójnym woskowanym pokładem i tak dalej, coś na lata. I mam mnóstwo klientów, którzy naprawdę zamęczyli swoje. Czyli to nie są tanie rzeczy. Dobry sprzęt, dobry orbitrek, dobra bieżnia, jak chcesz ją... Popatrz, i tak i nie, bo kupujesz bieżnię za 3000, ona podziała powiedzmy 2 lata takiego intensywnego użytkowania. 3 lata niech to będzie. A ta bieżnia za 6000 pociągnie 10 lat. Wytrzyma 10 razy lepszy przebieg. A jak widzę w filmach, ludzie mówią, żeby smarować blat co 30 godzin. W najtańszym spiricie to jest co 180 godzin. W spiricie 685, który jest bieżnią lekką, komercyjną. Czyli to jest do domu, my to dajemy biegaczom, maratończykom, ultramaratończykom. Pierwsze smarowanie tam jest po 6000 km. Pierwszy większy remont jest po 20000 km. Czyli to są rzeczy, o których nikt nie mówi. Wiecie, tak. To, bo do mnie ludzie piszą, proponują jakieś tanie sprzęty z Allegro i ja mam wrażenie, że wiedzą, że gdzieś dzwoni, nie wiedzą w którym kościele, że bieżnia, tylko ja miałem okazję widzieć i te tanie bieżnie, jak dzisiaj widzisz na sam jej wygląd, że to nie ma prawa działać, tak. Na pewno nie sprawdzi się w gymie, nie? Ja może nie jest tak, że mam klub biegowy, ale rozgrzewka, bieganie, włączenie tego na różnych sprzętach, od airbike'a, orbitreka czy bieżni w treningach dnia, tutaj na treningach grupowych i to fajnie się sprawdza, ale sam jakby nie mam tych sprzętów z najniższej półki, bo w ogóle w wybraniu do biznesu to chyba jest słaba droga. Nie, no to jest moment, nie? No ja pokrótce jeszcze mogę taką historię opowiedzieć, początek naszej wypożyczalni, nie pamiętam, który to był, 2018 chyba i pierwszy duży strzał, klient Wojska Amerykańskie, stacjonujące w Poznaniu. No i pamiętam, żeśmy z Czarkiem współpracowali i dalej współpracujemy i wzięliśmy od niego bieżnię, braliśmy wtedy 385 z tego co pamiętam i CG800. Serwisowałem tą bieżnię ze 2 miesiące temu. No, 385, tak? 385. Tomasz, nie wiem, czy jesteś świadomy tego, że wy odkupiliście ode mnie tą bieżnię z powrotem. Tak? My ją tylko przeczyściliśmy, ja zdjąłem pas, zobaczyłem pas w idealnym stanie. No właśnie, chciałem powiedzieć, Wojsko Amerykańskie, że my jak żeśmy tam przyjechali, jeżeli chodzi o 385, oni biegali w pełnym umundurowaniu, w ciężkich butach i ten koleżka, który od nas ją w ogóle tam był, który z nami dogrywał to wszystko, to on był już potężny, a tam widzieliśmy takich, wiecie, co lubią McDonald'a zjeść, zresztą generalnie pod bramą w Poznaniu, to już tak w ogóle taki off-top, pod bramą jak żeśmy przyjechali i czekaliśmy na wpuszczenie nas do jednostki, to jedyne co przyjeżdżało to Uber z McDonald'em, więc to było notoryczne u nich. No i byli tacy potężni panowie i zresztą panie również, które tam na pewno chetały ten sprzęt i te bieżnie tam stały chyba, oni od nas 9 albo 12 miesięcy wynajmowali ten sprzęt
I on po dzień dzisiejszy pracuje faktycznie w CG800, jak tam jest w przypadku orbitreków, to już też taka dodatkowa rzecz, jak bardzo trzeba dbać o ten sprzęt, że jeżeli ćwiczymy w brudnym obuwiu, w brudnym pomieszczeniu i tak dalej, to jednak, że ten smar jest na tych tylnych płozach, to on to zbiera. No i teraz jak nikt tego nie czyści, to te płozy były po prostu zajechane i je trzeba było wymienić, tak? Ale po dzień dzisiejszy te orbitreki pracują, CG... zarabiają. Tak, zarabiają bieżnie, 385 są praktycznie nie zniszczalne, o to, faktycznie to co Czarek mówi, my też to robimy. Otwieramy ją, w środku jest załóżmy tona kurzu, odkurzymy to wszystko, przeczyścimy mokrą szmatką, gdzieś tam smaru trochę dorzucimy, gdzie tam było smarowanie i one pracują. Blaty, jak się tam włoży rękę pomiędzy pas transmisyjny, a... Wkładajcie ręki między blat. To może inaczej, nie w trakcie pracy, ale żeby sprawdzić, jaki tam jest na tym blacie, czy piach się tam dostał, czy są zarysowania, no trochę tam tego było, ale one po przesmarowaniu one dalej pracują i to jest no naprawdę, no taka historia, no widzicie, to że jest... pokazało, że ten trochę wyższej jakości sprzęt, to on naprawdę zniesie mocny... Widzicie, cały czas mówimy o sprzęcie cardio, jako trener mamy też inne możliwości wyboru, nie? Czy to jest warto? Ja bym zaproponował jednak trochę treningu z oporem zewnętrznym, mamy taśmy TRX, mamy hantle, mamy ketle. To też jest jakiś wybór sprzętu do domu, bo tutaj jakoś... Co ty gadasz? Kupujesz orbitrek i trener jest zbędny. Trochę tak. Ja chciałbym, wiecie, dajcie nam zarobić. I to jest trochę prawdy w tym, co Cezary mówi, bo na pewno włączasz sprzęt, włączasz bieżnię, wiosła. Oczywiście to na ergometrze też trzeba potrafić pływać, trzeba umieć na tym jeździć. Myślę, że orbitrek faktycznie jest tym najbardziej takim w cudzysłowie idiotoodpornym sprzętem. Wsiadasz i to jest trochę naturalne. I tak ludzie ćwiczą źle. Jak widzę, jak ludzie ćwiczą, to jest po prostu... Dlatego widzisz, ty mówisz o padaczce na orbitreku. Ja mówię, że dobre hantle, zestaw ketli i to też nie jest takie oczywiste, więc wiecie, ja trening w domu to jest super rzecz. Często ludzie pytają, a co zrobić, a jak ćwiczyć. No niestety, to nie jest takie, że w minutę komuś wytłumaczysz, jak trenować z ketlami, czy full body workout, czy ma robić splitem, jak przód do tyłu, jak góra do dołu, żeby zachować balans strukturalny. Ludzie się doktoryzują, są trenerami z wieloletnim doświadczeniem i cały czas między sobą jakby usprawniają ten proces treningowy, tej metodyki treningowej, więc tu... Od strony chyba się zgodzicie ze mną takiej fizjoterapeutycznej, zapobieganiu kontuzjom, utrwalanie cały czas jednego ruchu i tu chyba warto o tym powiedzieć, przynajmniej ja tak sądzę, czyli wiecie, cały czas orbitrek, cały czas bieżnia, jeden sprzęt na pewno, lepiej robić coś niż nie robić nic, ale weźcie pod uwagę, żeby wzmocnić brzuch, może popracować nad mięśniami dwugłowymi, są pośladki, prawda? Przepracować troszeczkę bardziej to ciało kompleksowo, wybierając też jakieś ćwiczenia, które nam w tym wszystkim pomogą. Ja często na mojej grupce tutaj facebookowej bardzo tutaj wydaje mi się, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, co mówią statystyki, że jednak kobiety dużo bardziej ćwiczą w domu, ta presja na paniach jest dosyć duża. Chciałbym wywrzeć większą presję też na mężczyznach, żeby bardziej o siebie zadbali. I co już tutaj wydaje mi się, że ten sprzęt jako używany, gdy chcesz o siebie zadbać, kobiety jeżdżą na tych orbitrekach dla mnie trochę bez sensu. Wiecie, 2 godziny dziennie, codziennie, a można by zrobić trochę mniej orbitreka, trochę więcej gimnastyki, gumy, nogi, pośladki i ten efekt byłby lepszy. No to od strony trenerskiej, nie? To jest ja bym powiedział. Tak, czy więcej kobiet, czy więcej mężczyzn, ciężko jest mi tutaj rozpatrywać, bo to raczej jest pół na pół. Musiałbym nawet zerknąć w tabelę, ile mam mężczyzn, a ile kobiet wynajęło sprzęt. Ale bardziej może tak, że inaczej, nawet nie czy kobiety, czy mężczyźni. Mamy takie podejście do sprzętu, że jak on jest, ja na niego wejdę i cokolwiek tam zrobię, to będzie efekt. No i
Tak nie ma i tak samo jest i z tym treningiem, czy będę miał ketla w domu i będę na nim robił trening, czy ja na przykład poranny mój rozruch polega tam na pompkach, brzuszkach, przysiadach i robię je codziennie i uważam, że to jest, ale to jest naprawdę 10 minut czy 15 minut dziennie, nie mam sprzętu osobiście w domu, bo nie mam miejsca na niego, teraz syn wyparł w całe miejsce. Antyreklama twojej wypożyczalni. Ale to nie, no po prostu mówię szczerze, tak to faktycznie wygląda, syn zmienia, ale moja żona widzę, że już zaczyna się mnie podpytywać znowu, a może bym jej rowerek wstawił do domu, a może coś tam, więc to faktycznie kobiety trochę tak myślą, że to podejście, no mówię, naprawdę to, co wcześniej mówiłem, nawet nie pomyślałem o własnej żonie, teraz to widzę, że to potwierdzam sam. Pozdrawiamy żonę Domka. Pozdrawiam cię, Marta, pozdrawiam Czarka, mojego syna, nie tego Czarka, to już nie chcę pozdrawiać już tyle razy, ale ten... Faktycznie jest tak, że w tych głowach u kobiet pojawia się potem takie coś, że chcemy wrócić do tej formy. To bardzo duża presja społeczna i to jest też trudne. Nie wiem, czy kobiety sobie z tym potem... Instagram zniszczył system w ogóle tego, co ludzie myślą o sobie, jak realnie wyglądają, a jak chcieliby wyglądać, jak myślą, że można. Przecież to jest niemożliwe. To, co widać w internecie... No, to jest niemożliwe. Powiem tylko tyle, no bo tak, my współpracujemy z dziewczynami z tego świata fitnessu i jedna z tam z dziewczyny jakiś czas temu rodziła i tam to był bardzo duży etap jej Instagrama, jakiś tam powrót do formy po ciąży, tylko pamiętajcie, drodzy oglądający nas na YouTubie, ona nie robi nic innego w życiu, jej życiem jest ćwiczenie. Słuchajcie, to jest tak, nie dość, że prowadzi jakieś treningi, ona na nich ćwiczy, sama ćwiczy, dietę ma rozpisaną i o jej pilnuje, to jest tak, że to też mogę opowiedzieć taką historię, dostarczyliśmy do jeszcze innej dziewczyny sprzęt, bo się szykowała na zawody. To rozmawialiśmy z jej chłopakiem i on mówi, słuchaj, to jest tak, że mężczyźni, to wiesz tam, ta dieta w tę stronę, w tamtę stronę, to tam trochę tu kalorie, tam kalorie, to nie jest tak, jest rozliczone, tak? Ale nie tak jak, a tam to mówi człowieku, to jest gram za dużo, to jest w ogóle tragedia i tak dalej. To naprawdę to u kobiet to faktycznie to tak, teraz jak sobie to przerobiłem w głowie, to potwierdza, że u kobiet jest ten taki strict, nie? Że dobra, tak mi kazali robić, ja to zrobię, nie? Więc u mężczyzn tego trochę brakuje. Ja w ogóle powiem, że tutaj ukłon w stronę pań, bo pracuję z dużą ilością kobiet. Wydaje mi się, że w moich portfelu klientów indywidualnych i zarówno grupowych jest więcej pań i bezdyskusyjnie ta presja wywarta na kobietach jest duża. Czapki z głów dziewczyny, bo według mnie kobiety w Polsce dbają o siebie dużo bardziej niż mężczyźni. Boże. I wydaje mi się, że mężczyźni są zaniedbani bardziej tak naprawdę. My może nie jesteśmy grupą, wiecie, odzwierciedlającą jak to wygląda, ale wystarczy pojechać gdzieś tam zobaczyć na mieście, że jednak od stroju, już wiecie, już w samym fakcie, gdybyśmy zeszli troszeczkę z boku, nie tylko trening, ale kobiety wydaje mi się bardziej dbają o to, jak się ubierają, o to, jak się malują. Chłopy mają, wydaje mi się, troszeczkę bardziej, kolokwialnie mówiąc, wywalone na to. Mam nadzieję, że ta część też była dla Was ciekawa. Dajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawcie komentarz, jeśli macie jakieś pytania. Piszcie śmiało, dajcie znak, czy ta formuła Wam się podoba. Dzięki za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki.